3 zabitych, 9 ciężko rannych. Przestrzelone nogi, przestrzelone obojczyki. Ja byłem celem 2 razy drona z granatem i miałem 2 razy szczęście, że ten granat nie wypalił. Boli mnie krzyk ludzki. Tam są emocje, duże emocje. Krzyk boli. A niewola? Możliwość... Nie ma niewoli. Ja mam granat F1 i się wysadzę. Jesteś jednym z nielicznych Polaków, którzy wiele miesięcy temu zdecydowali się pojechać na wojnę i walczyć przeciwko Rosjanom. Spędziłeś tam 9 miesięcy? Ponad 9 miesięcy, tak. Przyjechałeś teraz do Polski, jesteś tu przez kilka tygodni, na początku maja wracasz. Nie masz dosyć? Wiesz co, teraz mam nową misję, nowy cel. Będąc tam, zobaczyłem bardzo duży problem z ewakuowaniem rannych z pierwszej linii frontu. My jako zwiadowcy wychodzimy jeszcze za tą pierwszą linię, jak mamy rannego, to czasem do punktu ewakuacji trzeba tego rannego nieść przez ponad 2 kilometry. I miałem 2 przypadki wśród moich, mówię, najbliższych braci, moich przyjaciół. Jednego chłopaka, Daniela, nieśliśmy ponad 2 godziny do Betera, w Beterze, takim transportowym samochodzie kołowym, do ambulansu jechał 30 minut i zginął i umarł w trakcie. Mm-hmm. I po drodze nie miał fachowej opieki medycznej i to trwało bardzo długo. Gdyby ta opieka była na miejscu... Wiesz, gdyby opieka była na miejscu, to duża szansa jest, żeby żył, ale gdybym miał możliwość przewiezienia go sam, to też może by żył. I to się jakoś wiąże z tą twoją misją, to tak? się wiąże z moją misją. Na czym ona polega? Wyjaśnij. Zespół ewakuacyjno-medyczny. Ja zajmę się tą najgorszą częścią. Będę jeździł na takim pojeździe 8-kołowym bądź buggy, bo 2 pojazdy zamierzam kupić w zależności od terenu, na pierwszy front, zbierał rannych i będę wiózł go do ambulansu, który pewnie będzie stał jakieś 2 kilometry od linii frontu z medykami. Prawdopodobnie wesprze mnie Damian Duda, bo jestem z nim na połączeniu, rozmawialiśmy. Mam im podesłać medyków z ambulansem. Damian Duda, o którym wspominasz, był kilka miesięcy temu moim gościem. Podlinkujemy wywiad dla zainteresowanych. Jasne. Więc to jest ta misja. To jest ta misja. I ostatnio drugi przypadek był. No, ten mój braciszek Czech, 21 lat, w Bachmucie. Był ranny. Chłopcy zanieśli go do tych pierwszych okopów ukraińskich, takich nazwijmy je bezpieczniejszych. Sami wrócili walczyć, bo Moskale szturmowali. I Karel tam był ponad 2 godziny i zmarł. Mimo, że powiedzieli mi, że jak go zostawiali, to był w dobrej formie. No właśnie, potrzebny jest sprawny transport, ale przede wszystkim potrzebne są pieniądze, tak? Tak. Potrzebujemy kupić te pojazdy Argo. Ja się znalazłem, musimy kupić tego quada. Znalazłem producenta w Ukrainie, a dodatkowo będzie potrzebne mnóstwo drobnych rzeczy do tego ambulansu, żeby tam chłopaków wesprzeć. To z Damianem ustalę te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, zrobimy listę. Potrzebuję zapewnić medykom odpowiednie warunki, jak będą zjeżdżać z frontu. Oni muszą mieć wszystko super. Muszą mieć super jedzenie, muszą mieć super zakwaterowanie, dlatego, że oni tam będą w piekle. To nie są żołnierze, oni nie są przyzwyczajeni do tego, dla nich to jest stres. I oni muszą mieć jakąś odskocznię, taką, wiesz, na normalnym, porządnym, wiesz, poziomie. Okej. Uwaga czysto techniczna. Prowadzisz 2 zbiórki. Gdyby ktoś z widzów po wysłuchaniu tego wywiadu miał ochotę wesprzeć te zbiórki, to także je podlinkujemy pod filmem. Powiedz mi proszę, bo tak, ponad 9 miesięcy temu
zapada decyzja, że ty wyjeżdżasz, a to też trzeba powiedzieć, że no, ty jesteś mężem, ty jesteś ojcem, masz dwie córki, 10 lat, 11 lat. Jak ty wytłumaczyłeś swoim bliskim, że ty zostawiasz ich i wyjeżdżasz? Wiesz co, to chwilę trwało. Na początku był ten komunikat Załęskiego, że wszystkich z wolnego świata zachodu zachęca do dołączenia do walki z agresorem. Opowiedział o tej Buczy, o Irpiniu, a zrobił to tak emocjonalnie, tak ładnie to wszystko powiedział, że postanowiłem, że muszę tam pojechać to zrobić. Mm. To była, wiesz, taka iskra. Poczułeś która, to. Tak. Ale to te wystąpienie, mówię, jest wyjątkowo mocne, bo tak jak rozmawiałem z chłopakami, którzy przyjeżdżali, no to jak gdyby w wielu z nich ta iskierka się wtedy zapaliła. Mm. I wtedy, wiesz, przeważnie ludzie, wiesz, kładą na wagę, co jest jechać czy nie jechać, no, czy ryzykować czy nie ryzykować, co mogę zrobić jak pojadę, co mogę stracić jak pojadę i zginę. No i większość dochodzi do wniosku, że zostają. Że zostają w domu, tak. A ja powiedziałem żonie, mężczyźni jeżdżą na wojnę. A co na to powiedz twoi bliscy? Jak oni przyjęli tę, żona przede wszystkim, ale też, też dzieci, jak oni przyjęli tę decyzję? Od momentu decyzji do mojego wyjazdu trochę czasu upłynęło. Ja na początku w mojej restauracji robiliśmy kanapki dla uchodźców, świetna akcja. Sąsiadki przychodziły po 20 osób, te kanapki wszyscy robiliśmy, wiesz, bo te kobiety w tamtym momencie też czuły potrzebę, że muszą coś od siebie dać i pomóc. One robiąc te kanapki i przynosząc jakieś Kinder jajka, one sobie robiły też dobrze, bo potrzebowały pomóc w tej sytuacji. Rozumiesz? One nie mogły siedzieć na tyłkach, tak. Obojętnie. I robienie kanapek było dla nich super. Ja potrzebowałem czegoś więcej, żeby pomóc w tej sytuacji. Ty w tej chwili jesteś członkiem batalionu trzeciego, który składa się wyłącznie z cudzoziemców. Tak. To są osoby, no właściwie z całego świata. Jest nawet Ameryka Łacińska, są Kolumbijczycy. No, co robią ludzie z całego świata na wojnie w Ukrainie? Jaka jest ich motywacja? Wiesz, motywacje są różne. 97% ludzi, którzy spotykają się na tym pierwszym spotkaniu rekrutacyjnym, mówi, że przyjechali po to, żeby bronić kobiety i dzieci. To się z czasem się to zmienia. To ładnie brzmi. Tak, to ładnie brzmi, to tak, wiesz, łatwo powiedzieć. To nie jest prawdziwa motywacja? To jest też motywacja, ale to jak jedziesz na front już teraz, ja nie mówię, wiesz, na początku wojny, jak Moskale weszli w Ukrainę, w tym momencie masz tą linię frontu w miarę stabilną, i tam raz nie widzi za bardzo tych cywili i nie ma już takiego cierpienia. Jednak to my jesteśmy celem. My, żołnierze, punkty, gdzie stacjonują żołnierze, my jesteśmy celem dla Moskali. Ale wracając do tych motywacji, bywają tak jak Kolumbijczycy, gdzie motywacją są pieniądze. Dla nas absolutnie nie, bo ja dużo więcej straciłem będąc na wojnie i zamykając restaurację, niż jakbym był w Polsce. To jest $100 dziennie na froncie. To naprawdę przy tych cenach dzisiejszych, a to też, wiesz, jak ja wracałem do Polski na jakiś urlop, na wakacje, bo my 2 miesiące pracujemy i mamy 2 tygodnie urlopu i 2 tygodnie treningów, w takim cyklu działamy, to zawsze za głowę się opowiem, jakie to są ceny tragiczne, wiesz. No tak, w ostatnich miesiącach te ceny w Polsce się znacząco niestety zmieniały. Czyli tak, pieniądze w twoim przypadku absolutnie nie są żadną motywacją. No więc co ciebie motywuje dzisiaj? Wiesz co, motywacji mam tam bardzo dużo. Tam tych rzeczy, wiesz, to pytanie, dlaczego tam jedziesz, bo mówię, bo tak trzeba pojechać. To zależy, kto mi się pyta, wiesz. Bo często tacy, wiesz, ludzie są, którzy
mają żal do Ukraińców za historię, żal do tych, którzy siedzą w pubach i piją piwo i mówią, ale przecież oni, zobacz, oni tańczą tutaj u nas w Warszawie. Oni jeżdżą drogimi samochodami tutaj, wiesz. To ja takim ludziom, wiesz, nawet nie wchodzę w dyskusję. Ja im po prostu odpowiadam, wiesz co, bo ja lubię walczyć. Tyle. A jakie są twoje szczere przemyślenia na ten temat? No bo to jest fakt, wielu ukraińskich mężczyzn przyjeżdża do Polski, wyjeżdża na Zachód. Absolutnie nie oceniam ich decyzji, bo nie mam pojęcia, jak sam zachowałbym się w takiej sytuacji. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że jest to pewien paradoks. Ty zostawiasz tutaj w Polsce swoją rodzinę i wyjeżdżasz na Wschód. Czy ty się nie czujesz jakimś takim mięsem armatnim w nie swojej wojnie? Wiesz, no to jest nie swoja wojna. Jak to nie swoja wojna? To jest moja wojna. Ja tu... moim celem wyjazdu było skrócić wojnę przynajmniej o sekundę. Mogę zginąć, ale chcę jedną sekundę uciąć, wiesz, cierpienie ludzkie. Potem jak się pojechałem, pojawiło się dużo więcej motywacji, wiesz, jakieś braterstwo powstało takie, że no w tym momencie już tych takich najbliższych mi, którzy byli od początku, no to zostało może 9. Większość wróciła do domów. Część zginęła, ale zdecydowana większość po prostu po 2, po 6 miesiącach wróciła do domu, bo mieli dosyć, byli spełnieni, mówią, zrobiłem już wystarczająco dużo, już nie chcę więcej ryzykować, chcę żyć. Zostali nieliczni. Zostali nieliczni, ale pojawiają się nowi. To wiesz, jest cały czas, jest problem z tą rotacją, że faktycznie przyjeżdżają ludzie, są 2 miesiące, ty ich szkolisz, idziesz z nim na robotę, po 2 miesiącach on już się po prostu psychicznie nie nadaje, nie chce robić. Wracając do Ukraińców w Polsce, to są tchórze. Ale ja tchórze nie chcę na froncie, bo tchórz dla mnie jest problemem. Jak ja idę ze swoimi chłopakami, to ja wiem, że ten, co jest po prawej, pilnuje swojego przestrzeni, ten, co jest po lewej, swojej przestrzeni pilnuje. I ja nie muszę się rozglądać na ich miejsca, bo jak się zacznę rozglądać, to mnie zabiją, bo ja nie będę mógł obserwować swojego punktu. Ja wiem, że jak ja pójdę w przód szturmem, to oni idą ze mną. Rozumiesz? A jak będę miał tchórza, to on będzie krzyczał. On nie pójdzie. On zrobi mi kłopot. Albo zrobi jakąś głupotę, że go zabiją. A jak go zabiją, to ja muszę to ciało nieść. A to jest problem. Czyli wojna nie jest dla wszystkich. Wojna nie jest dla wszystkich. Ja, wiesz co, ja bym tak naprawdę chciał, żeby na Ukrainie, w Rosji nie było przymusu uczestniczenia w tej wojnie. Żeby poszli tylko ci, którzy naprawdę są zmotywowani, wierzą w tą ideologię jedną albo drugą i po prostu idą i chcą walczyć. Ja spotkałem wielu dzielnych rosyjskich żołnierzy, którzy walczyli do końca. Ja ich bardzo szanuję. Czuję do nich respekt, że on ma swoje intencje. On ma swoją ideologię odmienną od mojej, ale broni jej i walczy o nią do końca. I to jest dla mnie super. Ja go podziwiam. Ja zrobię to samo. A jak ty postrzegasz rosyjskich żołnierzy? Mówisz, z tego co mówisz wynika, że są raczej dobrze zmotywowani. Spotkałem różnych. Spotkałem bardzo różnych. No. Spotkałem nową mobilizację, której mi było po prostu żal, bo oni bali się wycofać i mieli słabe wyposażenie, mało amunicji, po prostu ginęli. A to byli, wiesz, no ludzie jakieś tam, nawet butów normalnych nie mieli, tylko jakieś tam... takie, wiesz, obuwie sportowe. Czyli kompletnie nieprzygotowani. Czyli to wcale nie była goście, fikcja, którzy, to nie była, wiesz, propaganda, faktycznie tak było. Na szkoleniu nauczono ich kopać okop, może wystrzelili z 2 magazynki z AK i wysłali ich na front. A jak wygląda zupełnie inne oblicze? Ale mamy oblicze rosyjskiej inne. My, wiesz, jako zwiad często pracujemy w nocy. W nocy pracuje tylko specnaz, więc my tam się stykamy z tym specnazem. Oni mają też świetne noktowizory, bo kiedyś zdobyliśmy trochę ich sprzętu. Więc jak ja wziąłem ich noktowizor, to mówię, słuchajcie, ja tutaj w Legionach nigdy się z taką jakością nie spotkałem. Czyli zupełnie 2 światy. Masz dużo świetnie wyszkolonego wojska, ale to wojsko
ono nie jest, wiesz, puszczane na hura do przodu, tylko oni, wiesz, tutaj ktoś tam w nocy pracuje, tutaj idą tamci, idzie szturm, wyślemy z dwie fale, zobaczymy, co się dzieje na froncie, wiesz, pójdą jakieś jednostki specjalne, których tam u nich jest dużo, dużo różnych. Okej. Kiedy ty wyjeżdżałeś na wojnę, wiele miesięcy temu, na pewno miałeś jakieś wyobrażenie na temat tego, jak ona będzie wyglądała. Powiedz mi, co cię najbardziej zaskoczyło, kiedy już się tam znalazłeś? Było inaczej niż myślałeś? Takiej wojny nie było. To jest wojna, wiesz, jak II wojna światowa. Mhm. Tylko że jest jeszcze nowoczesna technika, drony, termowizory, noktowizory, lepsze, bardziej precyzyjne karabiny. Kiedy mówisz, takiej wojny nie było, to co masz na myśli? Jak to wygląda? No, takiej pełnej skali, wiesz co, że dam tobie przykład chłopaków, którzy byli w Iraku i mówią, wiesz, w Iraku każda misja super planowana, ewakuacja, w razie czego przyleci po nas helikopter, najpierw gdziekolwiek, wiesz, tam jest poruszanie się, artyleria rozwala wszystko dookoła. A tutaj leci helikopter, wiesz, jak leciał helikopter w Iraku, to wszyscy byli brawo, a tutaj jak leci helikopter, to nie masz gdzie się schować. Przed helikopterem się nie schowasz. A jak wygląda taka codzienność na froncie? Czy to jest nieustanna walka, nieustanny ostrzał, czy to jest na przykład czekanie na ruch przeciwnika? Jak wyglądają, jak długie są misje? Wcześniej walka to było święto. Czyli wcześniej okazjonalnie, tak? Wyglądało troszkę jak w boksie. Masz umówioną jakąś walkę, ale przed tą walką musisz, wiesz, potrenować przez tam miesiąc czasu, musisz stoczyć jakieś sparingi i zdarzała się, wiesz, jakaś walka. Czyli to były początki tej wojny, tak? Tak to mniej więcej wyglądało. Ja wiesz, ja byłem tam w połowie maja, więc tamten moment tak naprawdę mocno ruszyło się z tą kontrofensywą charkowską, w której uczestniczyłem. To wtedy już się coś zaczęło, ale to jeszcze nie było tak bardzo ostro, bo większość Moskali wycofała się. Tam jakieś właśnie pojedyncze czyszczenie okopu było, jakieś tam samoloty się pojawiały, wiesz. Bo wcześniejsze historie, no to głównie wojna artylerii. To tak to, wiesz, trochę nazywaliśmy, że to jest wojna artylerii. Okej, czyli ta wojna się właściwie zmienia na przestrzeni miesięcy. I miejsce na froncie też ma duże znaczenie. Bo w tym momencie Bachmut, to masz... tam, wiesz, zaminowanego terenu nie masz, no bo każdy myśli o to, żeby iść do przodu, więc tam nie ma min. Artyleria na pierwszym froncie nie działa, bo może zabić swoich, czy to z naszej strony, czy z ich. A masz taką, wiesz, wymianę, prawdziwą walkę. Krótkie, małe dystanse. Lecą granaty. Granat to jest dystans 30-40 metrów. Czyli to jest już bardzo blisko. Bachmut jest piekłem. Ja myślałem, że Kupiansk już był takim, wiesz, piekiełkiem. Potem myślałem, że Nowoselivka jest takim piekłem, ale w Bachmucie niestety nie byłem, ale no wiesz, stary, no, dwie misje plutonu i nie ma sprawnych ludzi. Trzech zabitych, dziewięciu ciężko rannych. Przestrzelone nogi, przestrzelone obojczyki, ręce przestrzelone. To, co mówisz, oznacza, że no, z pewnością ty też sam znalazłeś się nieraz w jakiejś takiej sytuacji, gdzie twoje bezpieczeństwo, a nawet życie znalazło się pod znakiem zapytania. Jakie to były sytuacje? Możesz o jakieś opowiedzieć? Powiem tobie tak, jest mnóstwo sytuacji przypadkowych, że po prostu leci artyleria i uderza, wiesz, dron ciebie namierzył za linią frontu nawet, nie wiem, 5 kilometrów, i leci ostrzał artyleryjski w twój samochód, w twoje miejsce. Może zginąć. Głupio, przypadkowo, wiesz. Jesteś na froncie, no to masz wszystko. Masz drony. Na mnie, ja byłem celem dwa razy drona z granatem i miałem dwa razy szczęście, że ten granat nie wypalił. Raz granat upadł metodem mnie.
I nie wypalił. Nie wypalił. Wiesz co? To chyba nie jest częsta sytuacja. Ja byłem akurat w takiej linii drzew i to są te granaty, to tak samo jak my, to są takie samoróbki, nie? Że on ma taki detonat, przeważnie takie detonatorki robione, że jak uderzy tobie granat o ziemię, to ten detonatorek, jakiś tam kawałek obciążenia metalu powoduje eksplozję. Czyli upadł bokiem pewnie. Tak. O drzewo, wiesz, o gałązkę się zahaczyło, upadło bokiem, nie wybuchło. To, że my rozmawiamy, to jest efekt przypadku i szczęścia z tego, co mówisz. Ja, jak prowadziłem swój pluton, to ja zawsze szedłem pierwszy. Wiele przypadków było, że wchodziłem pod ostrzał. Jedna historia jest taka, że gdyby to był ktoś inny, to dużo ludzi by zginęło, bo była na nas zrobiona zasadzka z dwóch stron linii drzew. Ja usłyszałem jakiś głos, jakiś dźwięk po lewej stronie, jakieś tam 70 metrów od nas i chciałem, wiesz, pójść w tą prawą, ale poczułem w nodze takie jak gdyby wibracje, wiesz? Czekaj, stoję, czekam. I zauważyłem też po prawej stronie przeciwnika. Cofnąłem się stary o 5 metrów do oficera ukraińskiego, który z nami był, z rozwiedki. Przekazałem mu informację, gdzie jest wróg, a on nie miał słuchawki. I teraz radio... Kurwa, i zaczęli napierdalać na nas. Wycofaliśmy się o 100 metrów, zrobiliśmy, wiesz, staliśmy na pozycjach, już tam brawo czekało, wiesz, z marstmani czy czekali, karabin maszynowy, ale oni nie poszli za nami, bo to wiesz, chłopaki z okopów, to nie było, wiesz, to nie był specnaz. Wycofaliśmy się do naszych okopów, mówi, szybko się cofać, bo mamy 7 minut i zaraz na nas będzie ostrzał artyleryjski. No i poleciał ostrzał artyleryjski. Ukrainiec, który siedział 4 metry po prawej ode mnie, zginął w tym okopie. No. Być może gdybyśmy tam nie poszli sprawdzić tego terenu, być może nie byłoby tego strzału. Być może ten Ukrainiec by żył. Rozumiesz? Gdybanie. To jest takie gdybanie. To jak umiera ktoś tobie bliski na froncie. Ja na początku próbowałem szukać winnych, nie? A potem mówię, no każdy jest winny, ja jestem winny, on jest winny, ty jesteś winny, ruski jest winny, oficer jest winny. No tak, ty żyjesz, ale tak jak mówisz, wielu twoich kolegów, przyjaciół z batalionu no, niestety oddało swoje życie na tym froncie, powiedz mi. Wiesz, ja wielu z nich traktowałem lepiej niż brata, wiesz, to ja wielu z nich, to dla mnie była część rodziny. Tym bardziej nie jestem w stanie uwierzyć, że to po człowieku spływa, że jesteście obojętni wobec takiej śmierci. Jak sobie z tym psychicznie radzicie? Wiesz co, ja żyję z tygodnia na tydzień. Ci moi bracia, którzy tam zginęli, no, my jak gdyby wszyscy wiemy, że tam się ginie. To wiesz, duch. Jeszcze wiesz, w okresie naprawdę, wiesz, no, był ten początek, on mówił, my i tak wszyscy zginiemy. My i tak pójdziemy wszyscy do Walhalli. Jak kiedyś się go zapytałem, tak wiesz, tuż na początku, ja mówię, duch. Nie mam szans na przeżycie. Położam w oczy. Nie masz szans. Nikt nie ma. Ty się nie boisz śmierci, co? Zaakceptowałem śmierć. Zaakceptowałem śmierć przez... Po prostu. A niewola? Możliwość... Nie ma niewoli. Ja mam granat F1 i się wysadzę. To, wiesz, jesteś oni, na to przygotowany? To, co oni zawsze mam F1 przy sobie. To jest taki granat defensywny, który rozwali wszystko tam, wiesz. On ma zasięg do 100 metrów rażenia, ale do 10 metrów jest śmiertelny.
Czyli masz absolutną pewność, że nie chciałbyś znaleźć się w rosyjskiej niewoli. Dlaczego? Wiesz, jakie co oni by ze mną zrobili z Polakiem? Wiesz, jakby moja rodzina cierpiała, jakby takie filmy, zdjęcia gdzieś wylądowały. No ja po prostu umrę, wiesz, po prostu umrę. Ja nigdy nie mam ze sobą dokumentów, nie mam telefonów, nie noszę żadnych patrzy. Ja będę po prostu, wiesz, zwłokami na polu bitwy. Ale to dam tobie historię, bo znam też historię jeńców, którzy wrócili i wrócili w miarę okej, okay, ja mówię o Ukraińcach, ale znam historię jednego chłopaka z Azowstalu, z Azowu, z pułku Azow, który jeszcze, to była, ja tą historię trochę wcześniej słyszałem, nie, później nie miałem żadnego kontaktu ani z jego rodziną, ani z nikim, kto go znał. No, 3 miesiące jeszcze po tym, jak wyszedł z tej niewoli, nie był w stanie się do nikogo odezwać i spojrzeć komu w oczy. Porozumiewał się pisząc z rodzicami, pisząc na kartce. Nie chciałbyś czegoś takiego doświadczyć? Mnie i tak by tam zabili finalnie, tylko żeby się jeszcze znęcali nade mną i nad moją rodziną. To wiesz, to jest... jak umrzesz i tego nie widzisz i nie słyszysz, to jest do zaakceptowania. Tak samo jest to dla mnie. Ja widząc krew, śmierć, urwane ręce, nogi, dla moich oczu to nie jest nic strasznego, ale boli mnie krzyk ludzki. Tam są emocje, duże emocje. Krzyk boli. No ale jeśli zginiesz, wyobrażam sobie, że twoi bliscy też będą płakać, też będą krzyczeć, wyjść z bólu. Twoje córki pozostaną na utrzymaniu wyłącznie twojej żony. To nie problem? Dostaną też odszkodowanie od Ukrainy. To jest teraz 15 milionów hrywien, to jest 1 700 000 złotych mniej więcej. Czyli to jest takie finansowe zabezpieczenie, tak? Mój przyjaciel już wie, co ma z tymi hrywnami zrobić, co ma kupić, jak ma mojej małżonce pomóc, żeby ona sobie poradziła. Czyli pomyślałeś o tym? Tak, tak. Własnej śmierci się nie boisz, ale powiedz mi jeszcze, no bo tak, żołnierze likwidują przeciwników, tak to się ładnie nazywa, no ale te ładne słowa oczywiście nie zmieniają faktu, że gdzieś tam umiera człowiek. Różne człowiek, szkoły są. Człowiek, który ma swoich bliskich, ma swoje marzenia i ma pewnie nadzieję na to, że jednak wróci do domu w jednym kawałku. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz z taką myślą, że no tam jednak na skutek też jakby twojego strzału, no, giną ludzie. Czy o tym się myśli? Czy to jakoś wraca do człowieka? Czy trzeba się na to absolutnie znieczulić? To są różne szkoły. Jaka jest twoja? Traktujesz to jako cel. Nie możesz sobie w głowie ułożyć, że to jest osoba. Mhm. Nie uosabiasz tego celu. To jest po prostu cel. Bo jak zaczniesz myśleć i ten ułamek sekundy będzie cię dzielił od spustu, to on ciebie zabije. Ciebie albo kogoś obok ciebie, rozumiesz? To nie możesz myśleć. Czyli chwila wątpliwości, zastanowienia podziała na twoją niekorzyść. Na niekorzyść wszystkich dookoła. Wszystkich dookoła. Jeżeli masz jakąś wątpliwość, no to nie jest miejsce dla ciebie. Ale to takie osoby z wątpliwością często nie trafiają w takie miejsce, gdzie mają takie rozmyślenia, do zważania. To jest rzadkość. To raczej już w tamtym miejscu są ludzie, którzy wiedzą, po co są. Czyli nie można mieć zawahania przed wciśnięciem spustu. Nie możesz. A jakieś myśli, to nie przychodzi do człowieka nawet po czasie, my kiedy patrzymy. Tu jesteś w Polsce? No wiesz, ja jestem, tak jak boksowałem, no to ja chciałem wygrać swoją walkę. Tu mam walkę, walczymy razem. Dwóch wojowników jest naprzeciwko siebie i walczymy. Ja wygrałem, on przegrał. To jest, wiesz, mało kto to będzie w stanie zrozumieć, bo ja mam w sobie potrzeby walki, lubię walczyć. To też jest taka rzecz, dzięki której mogę robić, nazwijmy to, bohaterskie czyny, bo to lubię. Jakie sytuacje są dla ciebie najtrudniejsze tam na miejscu?
najtrudniejsze sytuacje na miejscu. Wiesz, to jest raczej, będąc tam i walcząc, to już jest, to są instynktowne rzeczy, to są dosyć łatwe rzeczy. Dla mnie one są łatwe. Ja jak gdyby dużo większy, nie przeżywam stresu na polu bitwy, dużo większy stres potrafię czuć taki intelektualny. No na przykład dzisiaj dla mnie to jest stresująca sytuacja. Mm-hmm. To jest taki, chociaż wiesz, jesteś całkowicie bezpieczny. Ale wiesz, nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko chodzi, że ja nie jestem dobrym mówcą. Mm. To nie jest miejsce, w którym się czuję dobrze. Jestem tutaj dlatego, bo mam tą misję, żeby zrobić jak najlepszy zespół ewakuacyjny, żeby móc ratować chłopaków. Na wojnie jesteś w swoim żywiole? Tak można powiedzieć? Teraz już tak. Ciężko będziemy wrócić. Mm. A takie sytuacje, o to chcę dopytać, wiesz, być może się pojawiają, które być może związane z lokalną ludnością, z kolegami z batalionu. Mm-hmm. Takie sytuacje, które jednak no, wybijają cię z tego rytmu. Które przypominają ci, że masz emocje, że jesteś człowiekiem, że się wzruszasz. Nie, to wiesz, to tych emocji wzruszeń jest. No to jak szliśmy... Tylko wiesz, no... mało mam takich negatywnych emocji. Mm-hmm. Miałem bardzo dużo negatywnych emocji po śmierci Daniela Sztybera. Mm-hmm. I wtedy musiałem zrobić sobie przerwę i zrobiłem przerwę na miesiąc czasu, bo byłem agresywnie nastawiony do wszystkich. Mhm. Do Ukraińców za ich błędy, do dowództwa, za niedopilnowanie tej ewakuacji. Było tej agresji wtedy, ale to jak gdyby, wiesz, wiedziałem, że to jest złe i że muszę odpocząć. Ale bardzo dużo, co śmieszne, pozytywnych rzeczy. Żonie powiedziałem swojej, że znalazłem światło w ogniu wojny. Wiesz, jak szliśmy z ofensywą tą kupiańską, to dzieci wychodziły do nas, machały nam, cieszyły się, że Ukraińcy idą, że wyzwalają ich. Kobiety, te babuszki, wiesz, rzucały się na szyję. To cię jakoś ruszało emocjonalnie. To, wiesz, opowiem sobie śmiesznie, mnie to też ruszało, ale wtedy byliśmy z tym naszym dowódcą duchem i on mówił, chłopaki, idziemy stąd, bo zaraz się popłaczę. Mm. Rozumiesz? Bo to widzisz, że zrobiłeś coś dobrego, że jednak ta twoja walka ma sens. Że robisz to dla kogoś. Płakałeś? Zdarzyło ci się? Jak umierają moi bracia, to płaczę. Mhm. Zawsze płaczę. Ci moi najbliżsi, wiesz, bo to mówię, ci, którzy tam byli ze mną od początku, no mówię, no to, co my tam zbudowaliśmy, taką relację między nami, to było, wiesz, prawie jak sekta. Mieliśmy tego swojego lidera, ducha i byliśmy my. To jest, wiesz, tak jak ja z niektórymi z chłopaków, wiesz, piszę, to tak jakby, nie wiem, z narzeczoną pisał. My sam wysyłamy sobie całuski, serduszka, I love you, brother. Bo to jest, wiesz, to jest miłość, to jest jakaś forma miłości. To ja wiem, że w tych ludziach, w ciężkiej sytuacji zawsze będę miał wsparcie. To tak jak mój jeden z największych przyjaciół, Amerykanin, mówi, Piotrek, ty dla mnie jesteś prawdziwy brat. Bo pojechał do Stanów, a jego własny brat rodzony okradł mu dom. A przyjechał do mnie, do Polski, bo akurat byłem, miał przygotowane łóżko, jedzenie. Pojechaliśmy sobie do koktajl baru mojego przyjaciela, pobawiliśmy się, kupiłem mu bilet autobusowy, zawiozłem go do autobusu na Ukrainę i go wysłałem. Rozumiesz, to bo ja czuję obowiązek, żeby, tak. No to jest mój brat i muszę zrobić wszystko, żeby o niego zadbać. I tak my I robimy. Tak to działa. Tak jak wiesz, wcześniej w Charkowie mieliśmy fajną bazę z kuchnią gastronomiczną. Ja z racji tego, że tą restaurację prowadzę, na kuchni nigdy nie pracowałem, ale coś tam, wiesz, coś tam potrafię. Coś tam nie znałeś. Coś nieco.
CT. I ja byłem prawie zawsze na kuchni, bo to mnie relaksuje. Taka praca na kuchni, nie dość, że ona mnie relaksuje, to jeszcze dodatkowo czuję, że robię coś dobrego dla tych moich bliskich chłopaków, z którymi jestem. Bo dobra, szybko o kuchni, a jeszcze wrócę potem do tej dodatkowej motywacji, tak jak z kuchnią. To wiesz, przychodził Włoch, z Włochem robiliśmy pastę. Przychodzili Żydzi, to tam z jednym Żydów szakszukę robiłem. Jakieś beef bourguignon się robiło. Tatar wołowy, naprawdę takie, wiesz, pozycje restauracyjne. I wszyscy siadaliśmy przy stole, jedliśmy, wiesz, dziękowaliśmy sobie. To buduje więź. Tak, tak. I wydaje mi się, że pewien wpływ miało to, że my na samym początku nie mieliśmy Starlinka, jak byliśmy w Mołdawce. I nie mieliśmy telefonów. Mhm. Wiesz, bo jak ostatnio byłem z innym Plutonem, gdzie był Starlink, gdzie były telefony, no to większość ludzi... Rozumiesz, no jak nie ma tego cholernego telefonu, to ty nagle, wiesz, zaczynasz rozmawiać z tymi ludźmi, potrzebujesz ich kontaktu, żeby mieć tam też rozrywkę taką, wiesz, no tak, przyjemność. I chciałeś coś dopowiedzieć jeszcze o motywacji? O motywacji, że na froncie nie dopuszczam do zespołu leni. Muszą być tylko pracowici ludzie, bo my na froncie musimy non-stop pracować. Wiesz, ta obserwacja, to maszerowanie, to jest praca i ty musisz wykonywać ją. Jak widzisz, że ktoś ma problem, nie wiem, ma problem z nogą albo ma za ciężki karabin, jak dla niego nie jest w stanie nieść na przykład karabinu maszynowego, bo ma za dużo amunicji, to ty idziesz i mu pomagasz, pracujecie. I to jest, wiesz, tak samo z tym gotowaniem. Cały czas musisz pracować, żeby było lepiej, no, dla zespołu, dla grupy. Pracować dla zespołu, bo my jesteśmy jednym ciałem. Idąc na robotę, to my nie jesteśmy pojedynczymi strzelcami. My jesteśmy jednym ciałem, który jeżeli coś tam, jakiś element będzie miał problem, to inny element przyjdzie, jemu pomoże, a jeszcze inny go zastąpi w tym miejscu. Mówisz, jesteśmy jednym ciałem. Ja tak niezgrabnie nawiążę do, lekko zmieniając temat, do tego ciała. Powiedz mi jeszcze, bo to nie padło, co się dzieje z ciałami twoich współbraci, jak mówisz, którzy giną na froncie? Jaki jest ich los? Przynosimy je. Jaka jest procedura, powiedz? Zawsze je znosimy. Czasem to jest bardzo trudne. To jedno ciało leżało prawie 2 miesiące. Planowaliśmy tą misję wiele razy, 2 razy się ona nie udała. Czyli nie było możliwości jakby nie było możliwości, zaminowany teren, a poza tym suki ruskie wiedzą, że my po tych ciało będziemy chcieli wrócić. I oni tylko czekają, rozumiesz? Oni wiedzą, że my po ciało wrócimy. Postawili tam granatniki automatyczne, jakiś tam snajper był, a te ciało niestety było na takiej otwartej przestrzeni. Ostatnio to ciało szybko się udało wydobyć, to akurat nie my, tylko z 1. batalionu. Michał, to on był też dowódcą plutonu, bo my Polacy często jesteśmy dowódcami plutonu, nie tylko ze względu na naszą odwagę, ale również na komunikację, bo my musimy się komunikować z Ukraińcami, a nasz język jest bardzo bliski. No tak. No ale to wracając do Michała, niestety zginął na punkcie obserwacyjnym w Nowoseliwce. Czołg ostrzelił ten budynek i on zginął we śnie, bo ktoś inny by obserwował, a on akurat spał. I przysypały go te cegły, ten nie wiem, no, z czego ten dom był zbudowany, ale udało się jego ciało odzyskać. Tylko że wiesz, misja odzyskania ciała to jest bardzo niebezpieczny temat. To jest jedno, czasem jest bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpieczny temat, te ciało nie jest ciężkie, wiesz, to... A co później, powiedz? Co się z nim dzieje? Jak ono trafia do Polski? Ile czasu musi upłynąć? Na początku te ciało mamy naszą ceremonię wojskową w Charkowie. Żegnamy się z naszym przyjacielem. Później to ciało jedzie przez Kijów, tam załatwiane są jakieś dokumenty, papierologia, żeby to ciało można było przewieźć. To trwa około 2 tygodni. To ciało 2 tygodnie musi przeleżeć w Kijowie, zanim to oni wszystko zorganizują i,
i trafiają do Polski. I dopiero do Polski. Tak. I w Polsce odbywa się pogrzeb z udziałem rodziny bliskich. Ale to Ukraińcy robią to na wysokim poziomie, naprawdę. Te ciało jest przygotowane odpowiednio. To tak jak tata Daniela mówił, że jego syn wyglądał tak, jakby spał. A ja mu, ja to ciało widziałem, nie wiem, 3 dni po zgonie, tylko to ciało było jeszcze nieprzygotowane, nieubrane. Ja mówiłem, wie pan co, jak to było 3 tygodnie, to lepiej niech pan nie ogląda, bo ja nie wiem, co to będzie. Ale mówi, że... Czyli Ukraińcy zadbali. Tak, tak. I mundur był ubrany, i flagę polską miał, wszystko. Więc tutaj te wszystkie honory, wiesz, to mimo, że jest wojna, że są problemy, to w Kijowie tych problemów nie ma, to tam jest pomału. Gorzej jest w szpitalach. I to też jest rzecz, którą ja będę chciał, jeżeli będzie taka konieczność, organizować. Bo w tych szpitalach przy froncie, w tym momencie, to masz ratowanie życia. Jeżeli ktoś może stracić nogę, a innego mu może ratować życie, no to dobra, to niech on straci nogę, a temu ratujemy życie. To życie cenniejsze niż noga. Jest. A ja bym chciał tego, co ma tą nogę, wiesz, do usunięcia, jednak wysłać gdzieś dalej do Kijowa, wysłać do Warszawy, do Polski, żeby, no, żeby tamten żył, a ten też mógł normalnie funkcjonować. Nie? Stary. No tak. Czego wam brakuje najbardziej, kiedy jesteście na froncie? Za czym się tęskni? Wiesz, my sobie to wszystko jakoś łatamy. Bardzo często klepiemy się po plecach. To jest ta, wiesz, bliskość z drugim człowiekiem. Te klepanie się przed robotą, po robocie, przytulenie się. To nam to zastępuje. We wszystkich bazach jest mnóstwo psów. Te psy też fajne, bo ty możesz pogłaskać tego psa. To takie, wiesz, takie cielesne dotyki, mamy tutaj, je spełniamy. Ale dużo chłopaków znalazło sobie narzeczone na Ukrainie. Wiesz, 3 ma już plany ślubu. Okay. Ale to są raczej takie poważne związki. To mało kto szuka, wiesz, takiej przygody, tylko naprawdę, że jak już się spotykają, to mają jakieś takie, wiesz, poważniejsze plany. Czyli jest czas nawet na jakieś relacje, miłość? No jest, no wiesz, zdarza się, że do tego Charkowa pojedziemy. Wspomniałeś o tych bazach. Jakbyś mógł jeszcze tak na koniec opisać, jak one mniej więcej wyglądają, jak bardzo są oddalone od linii frontu. Czy one są bezpieczne? To są, jak to życie wygląda w bazie? To były, wiesz, bardzo różne tematy, bo my w lecie, my woleliśmy spać w lesie, w sensie nas dowódca duch, bo to jest dużo bezpieczniej. Sami sobie zrobiliśmy okopy w lesie, co 10 dni zmienialiśmy miejsce, bo wiesz, jak chodzisz, no to wydeptujesz ścieżki i dron może coś takiego zaobserwować. On robił to naprawdę jak najbardziej bezpiecznie się da, bo w tym samym czasie, nazwijmy to głupio, zginęło kilka osób w Mołdawce z 1. batalionu, którzy po prostu tam siedzieli, robili sobie grilla, palili papierosy, wiesz. I zbyt swobodnie się poczuli. Zbyt swobodnie się czuli, pokazywali się i po prostu... No to nie był przypadek, że poleciała ta artyleria w ich domy, w którym byli. Czyli bazą niekiedy są okopy w lesie, a niekiedy? Mieliśmy też, wiesz, piękne bazy w Charkowie, gdzie tam... była baza, gdzie tam był głównie 1. batalion, ale my też tam czasem spędzaliśmy czas. No tylko też z tego powodu, że jak to jest dużo ludzi, w Legionach też było dużo szpiegów, bo no, oni nie byli na początku jakoś mocno weryfikowani. No i tam też poleciały rakiety. Na szczęście nikt nie zginął, ale budynek był mocno zniszczony, bo to był solidny, duży budynek, a my byliśmy trochę w piwnicy. Dlatego my przeważnie mieliśmy tylko takie siedziby dla naszego plutonu. Jest, wiesz, jest baza dla dowództwa, no i my mamy jakieś swoje domki. Teraz w Kupiańsku to mamy po prostu, wiesz, pojedyncze domki. W ten sposób. Zajmujemy domy, to tam jest taki, wiesz, przepis, prawo, że możemy te domy zajmować. Okej. Okay. I kiedy wyjeżdżacie na linię frontu, to na ile godzin, na ile dni, jak to wygląda?
Różne misje bywają. Bywają misje jednodzienne i bywają misje na dwa dni. Okay. Bo my nie jesteśmy piechotą. Bo piechotę jak wrzucić do okopu, to oni faktycznie potrafią dłużej siedzieć, tam wiesz, prawie że mieszkać. A my jednak idziemy za tą linię frontu i my cały czas jesteśmy w ruchu. Czyli najdłużej dwa dni i wracać. Tak, że gdzieś tam noc spędzamy, wiesz, i chwila na odpoczynek. Idziemy dalej. Nie, noc to nie jest chwila na odpoczynek. Noc to jest czas na obserwację, na wysłuchiwanie. W nocy też dużo pracujemy, dużo poruszamy się, bo my jesteśmy mniej widoczni. Okej. Okay. To noc nie jest odpoczynkiem. To jak myślicie, że spędzenie nocy w okopie jest odpoczynkiem, nie jest. To nie. Ale wiesz, ja wolę moją robotę zwiadowcy niż piechoty, bo piechociniec musi siedzieć w tym okopie aż do momentu, że dostanie rozkaz, żeby się wycofać. A u nas jest ciągły ruch. A ruch to jest życie na froncie. Bo jak stoję w jednym miejscu, i namierzy mnie dron, na przykład mierzy mnie jakiś obserwator, to zaraz pójdzie u ruskiej komunikat, że trzeba puścić artylerię na moje pozycje. A ja przez to, że jestem w ciągłym ruchu, ciągle zmieniam miejsce, to jest bezpieczne. Wiesz, to jest jak gdyby taki osoba, która czuje stres, która czuje lęk bycia na froncie, to dla niego to jest w ogóle nie do przyjęcia, żeby iść, wiesz, iść dalej, do przodu. Ale czasami, jak masz ostrzał artyleryjski, no to lepiej pójść do przodu ze szturmem, niż się wycofać i wpaść w ten ostrzał artyleryjski. No tak. Bo oni na swojej pozycji nie będą strzelać. Wiesz. Kilka tygodni jesteś już w Polsce. Zmieniła cię jakoś ta wojna? Co ci mówią bliscy? Jak sam na siebie patrzysz? Jesteś innym człowiekiem? Przede wszystkim to, że żyję z tygodnia na tydzień. To będzie trudne, żeby to zmienić. Wiesz co, ciężko będzie mi wrócić do normalnego życia, to jestem pewny. Do takiego normalnego funkcjonowania będzie trudno. To na dzień dzisiejszy no, nie myślę jeszcze o tym. Myślę o przyszłym tygodniu. Okay. Na koniec zapytam, masz jakieś swoje przemyślenia na temat tego, jak ta wojna się zakończy, jak ona może się zakończyć? Jak ty to widzisz? Z perspektywy okopów. To politycy tą wojnę zakończą. To wiesz... W najbliższym czasie jest planowana ta kontrofensywa. Rosjanie mają świetne umocnienia. Mocno kopani są. Czy można ich pokonać? Mają ludzi. Czy to możliwe? Przy tym sprzęcie, co mamy dzisiaj, czyli takim stopniowym, powolnym wysyłaniu sprzętu i nie każdego takiego, jakim sobie byśmy marzyli, no to jest kwestia wielu lat. To, co możemy zrobić teraz, no to odbić jakiś rejon. Zrobić, w sensie politycy zrobią propagandę, że znowu jest wielki sukces Ukraińców i znowu zmotywują społeczeństwo do wysyłania broni, sprzętu, pieniędzy. Albo będzie impas i już tej chęci społeczeństwa światowego nie będzie i wtedy konieczność będzie usiąść przy stole i rozmawiać. Tylko Załęckiemu będzie ciężko, bo on mówi, że nie oddamy naszej ziemi. No właśnie. Tylko wie, że tą ziemię, ona już jest od 2014 roku w rękach Rosjan. Na tej ziemi żyją ludzie, tacy, którzy pogodzili się z byciem Rosjanami. Wszyscy mają rosyjskie paszporty, funkcjonują. Wiesz, ci, którzy nie chcieli tam być, mogą opuścić to. To nawet teraz spotkałem dziewczynę z Melitopola, która ma tam rodziców, która jechała odebrać swój samochód w styczniu. Przez Białoruś wjechała, mówi, że z tą koleżanką siedzą w samochodzie i ta koleżanka, wiesz, mówi, Rosjanie są dobrzy. No co ty gadasz, kurwa? Mówię, i tak wiesz, mówię, tworzy taką kopułkę, nie, że Rosjanie są dobrzy, że jak tam pojedzie, żeby stało się to prawdą, nie? Dojeżdżają na granicę, wiesz, wszystko przeszukiwali, kazali im się rozebrać, patrzyli im wszędzie, gdzie się dało. Wyjechałam w pieprzeń, kurwy, Moskale. To co mówisz, nie?
Ale pojechali przez Moskwę do Melitopola, tam zabrali ten samochód, odwiedzili jeszcze rodziców. To jak gdyby, wiesz, to jest możliwe. To my tak, wiesz, uznajemy, że to jest jakieś takie, wiesz, nierealne, ale za $1000 rosyjscy tacy, wiesz, wolontariusze, nazwijmy ich, za $1000 mogą przewieźć osobę z terenów Ukrainy przez Białoruś do Polski. To też ciekawe, co mówisz. Więc to jest... Ale wiesz, jak tam masz swoje wszystko, cały swój dom, dobytek, taki, wiesz, no starsi ludzie, to oni niechętnie opuszczają, wiesz, swoje miejsce. No właśnie. To jest problem, wiesz. A ja też tak, wiesz, z takich moich przemyśleń, to myślałem, jeśli udałoby się nam odbić ten całe terytorium, to co zrobić z tymi ludźmi, którzy mówili, że są prorosyjscy? Co zrobić z tymi ludźmi, którzy wydawali Ukraińców i mówili, że oni, wiesz, są tam za wolną Ukrainą? No. To jest, wiesz, wszystko te szarości, takie tematy, że robisz komuś dobrze, krzywdzisz drugiego. No tak, ta rzeczywistość jest jednak bardzo, bardzo skomplikowana. Czego ci życzyć, powiedz na koniec? Czego mi życzyć? Żebym uratował dużo ludzi. Teraz chcę. To jest dla ciebie najważniejsze. To jest dla mnie najważniejsze. Ratować życie ludzkie. Bo ja zawsze też mówiłem moim chłopcom z plutonu, słuchajcie, twoje jedno życie jest dla mnie cenniejsze niż 100 śmierci wroga. No to życzę ci tego, żebyś uratował jak najwięcej innych żyć, ale też żebyś ocalił swoje. Dziękuję ci bardzo. Dzięki za rozmowę.